Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. I jest to trzeci odcinek z mojej mikroserii o mojej podróży do USA. Tak jak zawsze, przypomnę na początku, co było i co nas czeka, chociaż. Tutaj akurat nic nas nie czeka, bo tak jak mówię, to już jest ostatni, trzeci odcinek, w którym rozmawiam o Stanach. Też jeżeli mnie słuchacie, to wiecie, że ja zazwyczaj zapraszam do siebie gości i już od przyszłego tygodnia startują normalne wywiady, ale jako, że było bardzo wiele próśb i dosyć duże zainteresowanie właśnie solowymi podcastami o USA, to bardzo się cieszę, że zdecydowałam się właśnie taką. Serię dla Was przygotować. Pierwszy odcinek pojawił się dwa tygodnie temu i był to odcinek o tym, jak zorganizowałam podróż, ale też przy okazji taki story time, dlatego że powiedziałam Wam, jak to się stało, że w ogóle wpadłam na to, żeby pojechać do Stanów, bo to wydarzyło się dosyć późno. Wydaje mi się, że jakoś we wrześniu, a ja w Stanach byłam już na samym początku listopada. Jak to wszystko. Mówiąc kolokwialnie, ogarnęłam jak i gdzie znalazłam bilety, noclegi, jak poruszałam się po Stanach i jak generalnie zaplanowałam cały ten pobyt, bo to było ponad 5 tygodni. Także takie bardziej praktyczne informacje oraz trochę oczywiście moich opowieści, bo bez tego chyba nie ma odcinka, to znajdziecie właśnie w tym pierwszym programie i w zeszłym tygodniu był drugi odcinek. To był bardzo wyjątkowy dla mnie program, dlatego że to było porównanie moich wrażeń z San Francisco i Los Angeles z małą wzmianką o Santa Barbara i tak jak mówiłam tydzień temu bardzo to był dla mnie trudny materiał do nagrania, dlatego że wyjazd do USA to było tak istotne dla mnie przeżycie i takie duże marzenie, że zebranie swoich wrażeń z tych dwóch tak różnych i tak wyjątkowych miast, w których spędziłam naprawdę dużo czasu, bo. Po ponad dwa tygodnie, gdzieś tak, dwa i pół tygodnia w każdym, to było ciężkie, też w mojej głowie jest mnóstwo myśli na sekundę. Podczas całego tego wyjazdu miałam bardzo dużo refleksji. I ciężko było mi w jasny sposób Wam o tym powiedzieć, Dlatego tym bardziej z całego serca dziękuję Wam za tak cudowne i miłe przyjęcie tego odcinka. Jeżeli nie słuchaliście, to chyba mogę go naprawdę z czystym sumieniem polecić, dlatego że komentarze były bardzo przychylne i powiedzieliście, że ta wypowiedź była całkiem spójna. Także miło mi, że mogłam Wam przekazać to, co przeżyłam tam, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch niesamowitych miast, też część z mówiła, że była właśnie tam i udało mi się w pewien sposób oddać klimat tych, tych miejsc. Chociaż tak jak wielokrotnie powtarzałam i powiem to też w kontekście dziszej, dzisiejszego odcinka to co wam mówię bazuje na moich doświadczeniach każdego doświadczenie w w dowolnym miejscu jest zupełnie, zupełnie inne, bo to zależy od bardzo wielu czynników, począwszy od tego, kiedy jedziemy, przez to, z kim jedziemy, gdzie tam mieszkamy, i nie da się po prostu opisać klimatu miasta w jeden sposób, bo szczególnie tak gigantyczne metropolie oferują bardzo wiele różnych doświadczeń i scenariuszy. Także pamiętajcie o tym, słuchając tych moich podsumowań z USA, ale też tak naprawdę wszelkiego rodzaju materiałów o podróżach. Zgodnie z Waszą prośbą w tym roku, mam nadzieję, pojawi się też podcast solowy o tym, jak to jest podróżować właśnie. Solo, co mnie do tego motywuje, dlaczego to robię i jak się przygotowuję do takich wyjazdów, co z nich wynoszę, ale myślę, że dzisiejszy odcinek jest swego rodzaju namiastką tego, bo pomimo, że w zeszłym tygodniu było sporo przemyśleń i refleksji związanych stricte z tymi miastami, to dzisiejszy podcast to już jest kwintesencja wniosków, rozważań, refleksji i przemyśleń bo postanowiłam zebrać wszystkie moje lekcje, które wyniosłam z tego wyjazdu i, i można je podzielić na dwa typy. Z jednej strony opowiem Wam o tym, czego nauczyłam się o Stanach. Oczywiście, na podstawie, tak jak mówiłam, mojego doświadczenia, wiadomo, ale też będąc w dużych miastach, Kalifornii, zaznaczam, to nie będzie ogólny wniosek, co sądzę o Ameryce, zwiedziwszy wszystkie Stany i. Po przejechaniu jej wzdłuż i wszerz. To są moje wnioski, oczywiście, z, z, tego, z tej kalifornijskiej przygody. I druga część podcastu to będzie to, czego nauczyłam się o sobie samej, czyli takie moje wnioski o życiu, które przyszły mi do głowy podczas tej samotnej podróży. Chociaż mówię samotnej, ale tak jak Wam wspomniałam poprzednio i, i chyba dwa tygodnie temu również, ja. Nie byłam do końca sama w Stanach, bo spędziłam bardzo dużo czasu ze wspaniałymi ludźmi, którzy mieszkają tam na miejscu, ale tych momentów, kiedy mogłam po prostu patrzeć w dal i rozmyślać, było całkiem sporo i jest mi bardzo miło, że tego słuchacie i macie ochotę dowiedzieć się, do czego ja tam doszłam w tej Kalifornii. Jednak zanim przejdziemy już do tej całej listy moich lekcji i obserwacji, chciałam Wam powiedzieć, że po raz trzeci jest mi bardzo miło, że partnerem odcinka jest marka Yorkaya. Jest to polska, lokalna, etyczna i ekologiczna marka, która tworzy produkty do higieny intymnej dla kobiet. Są to podpaski, tampony, mają też... Płyn do higieny intymnej oraz mój ulubiony kubeczek menstruacyjny. Ich produkty są zrobione całkowicie z naturalnych składników, są przyjazne naszemu ciału, ale też dobre dla środowiska, bo tak jak wiecie, ja mogę Wam mówić tylko o rzeczach, które są i zdrowe i ekologiczne. Powtarzałam też to poprzednio, ale wiele dziewczyn naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że produkty, których używają, które, mają, które są w kontakcie z ich ciałem tak często i tak inwazyjnie, zawierają mnóstwo szkodliwych substancji i tak jak powiedziałam, szkodzą nam. Ale przy okazji, zanieczyszczają też planetę, także polecam Wam z całego serca zajrzeć sobie na stronę Jurkiah, zobaczyć ich ofertę i to, co już w ogóle ich wyróżnia, to jest to, że oferują taką opcję subskrypcji, czyli możecie sobie wybrać, które, jakie, w jakim rozmiarze, w jakiej ilości produkty Wam odpowiadają i złożyć sobie stałe zamówienie, tak, aby odpowiednio często przychodziły do Was Wasze ulubione produkty, żeby nie trzeba było wybiegać po nie do sklepu, także moim zdaniem jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, też w każdej chwili możecie taką subskrypcję anulować, ale w ogóle paczka od Jorkaja jest bardzo piękna, też estetycznie ta, ta firma bardzo, bardzo, bardzo mi pasuje. I to co najważniejsze, mam dla Was taki turbo super rabat, bo rzadko zdarza się rabat 30% na cokolwiek, więc na hasło Karolina macie 30% na subskrypcję. Oczywiście wszystko Wam linkuję w opisie i dziękuję z całego serca Marce Jorkaja, że wspiera mój podcast. A teraz kochani przechodzimy do moich lekcji z USA i tak jak powiedziałam, zaczynamy od tego, czego nauczyłam się o tym kraju. Powtarzam, jest to całkowicie subiektywne. Zresztą niewiele rzeczy na tym świecie jest obiektywnych, ale to jest absolutnie moje, i to nie znaczy, że. Wy też mielibyście tego rodzaju doświadczenia. I jestem bardzo ciekawa, jeżeli byliście w Stanach, to czy zgadzacie się ze mną? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Możecie ich zostawiać pod podcastem na YouTubie, ale też piszcie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo do każdego odcinka jest zdjęcie i bardzo, bardzo mnie ciekawi, jakie Wy macie przemyślenia no i czy się ze mną zgadzacie. Więc słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że ludzie naprawdę wierzą w Twoje pomysły. I dużo się mówi o amerykańskim śnie, tak, o American Dream. Ja szczerze mówiąc, myślałam, że to jest trochę rozdmuchane i pewnie jest, ale tak jak wielokrotnie w Polsce słyszałam, czy też osoby z mojego otoczenia słyszały, że a daj spokój, chcecie się, albo nie, to nie wyjdzie, nie ma co, to. W zasadzie z jakimkolwiek pomysłem nie wyszłoby się tam w Stanach, oczywiście, tak jak mówię, to dotyczy się osób, z którymi ja miałam styczność, to reakcja była wow, ale super, rób to, ludzie dopytywali, ludzie kibicowali ci. Co więcej, od razu łączyli kropki, z kim można by tutaj cię skontaktować, żeby ci pomógł, i każda osoba naprawdę szczerze, moim zdaniem, kibicowała temu i miała. Pełną wiarę w to, że to, co sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś, może wyjść. I to było dla mnie mega motywujące. Wydaje mi się, że przebywanie w takim środowisku daje nam najzwyczajniej w świecie więcej wiary w to, że mamy moc sprawczą i nasze pomysły mogą stać się rzeczywistością. Drugą rzeczą, która też bardzo szybko mnie uderzyła, to to, że duchowość. Uduchowienie, zaraz wyjaśnię o co mi chodzi, jest bardzo powszechne i rozwinięte tam. I tutaj bym raczej sądziła, że to się tyczy nieco bardziej większych miast i Kalifornia to jest w ogóle centrum świata, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast temat energii, mówienie, że ktoś ma dobrą lub złą energię, że energia danego dnia lub w danej przestrzeni jest. Inspirująca albo jakaś taka niepokojąca to jest standard i mnie to naprawdę bardzo zdziwiło, ale też zaskoczyło na plus dlatego, że tego nie mówiły osoby, które są wróżkami, szamanami czy duchownymi, tylko przeciętni obywatele, jakby mówienie o tym, że są jakieś wibracje czy wajby w danym miejscu, było czymś absolutnie standardowym i to było moim zdaniem piękne i mówiły to też osoby, które są religijne, są chrześcijanami i tak jak wydaje mi się, że u nas jeszcze w wielu miejscach powiedzenie właśnie, że wyczuwałam złą energię w danej przestrzeni albo od danej osoby czy od danej społeczności od razu kojarzy się wręcz pogańsko i absolutnie nie idzie w parze z wiarą, dajmy na to katolicką, tak tam jest to w pełni równoległe zjawisko i coś normalnego. Ludzie są bardzo intuicyjni i mi osobiście bardzo się to podobało. Jeśli chodzi o ułożenie tych moich punktów obserwacji wniosków, jest to całkowicie losowe, także wybaczcie, jeżeli mamy tutaj mały miszmasz, ale kolejna ważna obserwacja to to, że Amerykanie myślą na zasadzie problem-rozwiązanie. I to też są stereotypy, i odniosę się do polskiego stereotypu, że u nas jednak często jest taki mechanizm problem, narzekanie, użalanie się, jeszcze większy problem. Natomiast tam, jeżeli jest problem, myślimy od razu, co zrobić, żeby się go pozbyć, i żeby go rozwiązać, i żeby iść do przodu. I to też uważam, że jest super. Jako, że zachwalam i zachwalam, to teraz może powiem coś. Nieco bardziej negatywnego relacje. To, co mnie uderzyło, to jest to, jak bardzo płytkie są relacje. I to jest też dla mnie ciekawe, bo ja spędziłam parę lat mieszkając w Wielkiej Brytanii, gdzie też moim zdaniem te relacje były płytkie, ale tam ma to trochę inny um, wydźwięk i inaczej to wygląda. Dajcie znać, czy chcecie, żebym. Porównała może właśnie tą, ten small talk i to, co się kryje pod takim kurtuazyjnym, How are you właśnie w USA-kontra w Wielkiej Brytanii, bo choć to wydaje się być podobne, to moim zdaniem jest to zupełnie, zupełnie inne zjawisko, ale wracając. Relacje są powierzchowne, to jest ludzie są bardzo uprzejmi, kontynuują rozmowę, zagadują Cię, wykazują zainteresowanie. I nic z tego, słuchajcie, nie wynika. Rzeczywiście, tak jak mówiłam wam tydzień temu, jest to takie happy vibe, że ludzie są dla siebie mili, że właśnie, że są uprzejmi, oferują pomoc, ale za tym nie idzie głębsza relacja, za tym nie idzie przyjaźń. I moim zdaniem, z moich obserwacji, trudno jest o takie autentyczne, bliskie więzi. Nie wiem, z czego to wynika. Zakładam, że są miliony osób, które mają bliskich przyjaciół, ale trudno jest rozpocząć nową relację. To może być problem całego społeczeństwa i całego świata, że w ogóle dorośli ludzie nie potrafią zawierać nowych przyjaźni, ale ja mogę powiedzieć, że w ostatnim roku, w zasadzie w poprzednim roku, stworzyłam przynajmniej trzy bardzo bliskie relacje z osobami, których wcześniej nie znałam, także da się, ale Widzę to po osobach, które mieszkają w Stanach, że gdzieś ciężko jest wyjść poza tą powierzchniową sferę bycia koleżankami, spotykanie się na kawę i gadania o takich rzeczach może nie aż tak głębokich, nazwijmy to. I podpunkt, który bezpośrednio wynika z tego, to jest to, co powiedział do mnie też mój wujek, którego tutaj parę razy cytuję, że Amerykanie są bardzo elaborate. I to, jak ja to interpretuję, bo w sumie nawet nie sprawdzałam dosłownego tłumaczenia, on też używał właśnie tego angielskiego słowa, że dużo mówią, pięknie mówią, ale nic z tego nie wynika i nic się za tym nie kryje. I teraz nie zrozumcie, nie zrozumcie mnie źle, bo jeżeli coś wam się stanie na ulicy, to ktoś wam pomoże. 100%. Ale. Dobry przykład, właśnie tego bycia elaborate, jest taki, że ludzie mówią, musimy się spotkać. I ja wiem, u nas jest to samo, jakby w Polsce jest ta sama śpiewka, spotykasz kogoś na ulicy i jest taki, och, musimy iść razem na kawę, tak? Albo idziesz, nie wiem, na randkę i gość mówi, powtórzmy to i temat nie wraca. Jakby absolutnie zgadzam się, to jest obecne wszędzie, tylko że to jest na jakimś poziomie milion, autentycznie, w Stanach z mojego doświadczenia. Powtarzam po raz dziesiąty. Spotkałam osoby, które po prostu opowiadały mi, i to z tego, co też słyszałam od innych ludzi, w takim świecie, powiedzmy, randkowym, to już w ogóle osiąga niesamowity, niesamowity poziom. Ludzie są w stanie wielokrotnie ci mówić, że coś z tobą zrobią, że gdzieś z tobą pójdą, sami podejmują ten temat. I są dwa takie mechanizmy. Pierwszy z nich jest taki, że um, na przykład ktoś się z Tobą umawia już na konkretny dzień, na konkretną datę i w ogóle się przestaje odzywać, aż przychodzi ten dzień i Ty pytasz, czy wszystko jest OK i aktualne, i ta osoba wtedy mówi, że nie może. Czyli nie dość, że Ona to zaproponowała, Ona o tym przypomniała, ustaliście konkretną datę, to gdyby nie to, że Ty do nich zagadałeś, to w ogóle ten cały moment na spotkanie by minął. I nikt by w ogóle nie poruszył tematu, że było go odwołać. Na przykład je, yeah, to spotkanie. Także to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga wersja jeszcze jest taka, że ktoś do ciebie pisze z propozycją, żeby coś zrobić. Mówi ci, że może właśnie proponuje, proponuje ci jakąś konkretną datę, e, potem się z tego jakoś wymiguje, ale proponuje ci sam kolejne spotkanie, potem znowu się z niego wymiguje i, a potem na przykład pisze do ciebie jakby nigdy nic na jakiś inny temat, ale na przykład temat spotkania już nie wraca. Ja się z tym e, spotkałam parę razy i no, nie przejęłam się, bo też nie mieszkam tam i nie planuję jakby z tymi ludźmi spędzać jakoś dużo czasu w, w najbliższych miesiącach, latach albo nigdy, z tym, że to może być naprawdę ciężkie, i jak dzieliłam się tą, tymi historykami z, z osobami mieszkającymi właśnie tam w Kalifornii, to wszyscy mówili: no to super, że to przeżyłaś, bo masz idealną próbkę tego, jak wygląda komunikacja z ludźmi. No i z tego, co opowiadało mi parę dziewczyn, to właśnie w świecie, w świecie ym, relacji romantycznych to już jest jeszcze gorzej. <gryw> Powiem Wam szczerze, że w zasadzie to wszystkie punkty, które mi zostały. To już są negatywne. Więc kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, chociaż ona jest taka negatywno-pozytywna, to jest kwestia zdrowego jedzenia. Nie będę zupełnie zabierała głosu, jeżeli chodzi o poziom zdrowia wśród Amerykanów, bo ja byłam w miejscach, które są. Wspaniałe pod tym względem i chciałabym tutaj skupić się na LA, chociaż częściowo też to dotyczy San Francisco. Generalnie LA to jest stolica zdrowia, wellnessu, dbania o siebie, fitnessu, jedzenia, jakby raj. Ja marzyłam o tym, żeby tam jechać i tak jak mówiłam ostatnio, wystarczyłoby mi. Samo jedzenie w Los Angeles, żeby mnie wystarczająco zmotywować do powrotu. To jest, to jest kosmos, i też jako, że ja interesuję się zdrowiem, i te wszystkie społeczności, te wszystkie, ci wszyscy, nie wiem, autorzy książek, czy znani kucharze, również blogerzy związani ze światem zdrowia, oni są zazwyczaj właśnie tam w LA i to jest ekstra. Z tym, że niestety zdrowe jedzenie jest dla bogatych. A jeżeli nie dla bogatych, to zdrowe jedzenie zabiera większość Twoich pieniędzy miesięcznie. I to jest straszne, bo tam macie wszystko. Jakby tam są całe supermarkety poświęcone tylko rzeczom eko, bio, najwyższej jakości. Macie wszelkie możliwe zachcianki i wymysły do spełnienia w tych miejscach, ale to jest pioruńsko drogie. Naprawdę. I od tego zaczynając, że w ogóle. Nawet jeżeli nie chcemy kupować gotowych posiłków czy jeść na mieście, tylko gotować od zera, to żeby kupić dobrej jakości jedzenie, które nie jest jakieś modyfikowane, spryskiwane i nie jest po prostu jakimś syfem, trzeba wydać kupę kasy, naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Co więcej, ten paradoks, o którym chciałam powiedzieć, to jest to, że. Mam wrażenie, że ludzie się troszeczkę pogubili w tym świecie zdrowotnym i to w ogóle jest temat na osobny podcast. Mam nadzieję, że uda mi się to jasno przedstawić. Rekordy popularności biją takie najdziwniejsze, najdziwniejsze wymysły zdrowotne. I w ogóle moim hitem to jest Fat Water. Woda z tłuszczem. Jeszcze w ogóle w kartonie, no bo słuchajcie, to jest hit. Bo woda w kartonie jest lepsza bo jest zdrowsza dla nas niż woda w plastiku, no bo plastik zanieczyszcza tę wodę, więc tam już jest taka duża świadomość. I trochę to mówię prześmiewczo, aczkolwiek jest to prawda. Więc jakby osoby ze świata zdrowia mają paranoję, więc kupią sobie w ogóle wodę na przykład właśnie w kartonie, ale to jest woda za 5 dolarów, która zawiera w sobie tłuszcz. Czyli jest to jakiś olej prozdrowotny. Znaczy, ja chyba nie muszę Wam tego tłumaczyć, no nie? Ale można po prostu sobie na przykład przefiltrować wodę z kranu, Albo ok, kupić 80 razy tańszą wodę w tej butelce czy w kartonie i sobie tam pipetką czy łyżką wlać tego oleju, nie wiem, z wiesiołka, MCT czy lnianego. Ale nie. To jest po prostu woda z odrobiną oleju sprzedana za 5 dolarów. I to jest, dla mnie to jest jakaś paranoja. I jakby tutaj trochę łącząc znowu wątek, to co mnie dobiło, to było jak wziąłam sobie taki mały kwadracik tiramisu, właśnie w tym super eko, supermarkecie. I on kosztował 12 dolarów, ja prawie tam padłam na ziemię, I więc to są tego rodzaju, są tego rodzaju ceny. To jeszcze właśnie z tych rzeczy, a propos wody z tłuszczem, mamy na przykład toniki, czyli mamy wodę z ekstraktami z różnych roślin. I w ogóle śmieję się, bo jak weszłam ze znajomym do tego sklepu, i mieliśmy sobie wybrać coś do picia, i ja mówię, o, wezmę sobie kombuczę. On mówi, kombucze? Proszę cię, to jest już przeżytek. No Kombucze to jest sam cukier. I w ogóle teraz mamy toniki. Trochę się chciało śmiać, no bo u nas to dopiero kombucha się robi powoli, jakaś tam powszechna, ale LA jest do przodu i już kombucha to już jest przestarzałe, to już nie jest takie i cool, to już nie jest takie zdrowe. Tam w ogóle robią kefir na bazie wody kokosowej. To jest teraz taki trend, więc wam zdradzam. Ale o co mi chodzi z tym, że się śmieję z tych eliksirów? Po pierwsze, są strasznie drogie, i ja nie dementuję tego, że one są dla nas dobre, bo uważam, że te ekstrakty z roślin są ekstra, tylko że ludzie zamiast zajarać się tym zdrowym jedzeniem i po prostu już dobra kupić te drogie warzywa i drogie owoce i próbować jakby u źródła wrócić do korzeni, gotować samemu, zrobić sobie ten napar czy odżywczą zupę, to inwestują w te przetworzone, ale zdrowe, tak jakby przetworzone może w tym dobrym tego słowa znaczeniu, rzeczy, które są maksymalnie drogie, a mogliby uzyskać taki sam efekt zdrowotny po prostu Zjadając jabłko albo robiąc sobie herbatę rumiankową. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc dla mnie to było takie śmieszne, że, że po prostu jakby krętymi drogami, próbując tych wszystkich drogich nowości i, i, i dziwactw, zamiast po prostu. Połączyć się z tą matką naturą i jeść prawdziwe jedzenie. Ale oczywiście to jest większy problem, i to wynika z tego, że ludzie nie mają czasu, żeby gotować, albo w innych sferach życia są mniej higieniczni, więc chcą sobie to nadrobić takimi boosterami w postaci jakiegoś tam toniku, czy szota energetyzującego, czy jakiegoś tam innego napoju. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój wywód odnośnie zdrowego jedzenia, i to, co wydawało mi się trochę bardzo irracjonalne. Kolejna, to będzie już chyba przedostatnia moja obserwacja, to jest coś, co ja nazwałam państwo nie gra w twojej drużynie. A mianowicie, że tak jak amerykański sen jest jak najbardziej możliwy i rzeczywiście można wiele rzeczy bardzo szybko osiągnąć w Stanach, to można też wiele szybko stracić. To się może stać naprawdę w chwilę i niewiele będzie, może nie tyle osób, co instytucji, które ci pomogą. I to się tyczy tego, że ludzie czasami tracą majątki praktycznie z dnia na dzień. Ja teraz mega upraszczam, bo nie chcę, żeby o tym był cały podcast, bo też jest to temat rzeka. Ale można stracić. Pieniądze z dnia na dzień, cały swój majątek. Można wylądować niemalże na ulicy z dnia na dzień, przez to po prostu, że jakby system państwowy nie daje nam takiego wsparcia. Ja nigdy nie uważałam, że żyję w kraju, gdzie jestem jakoś super wsparta przez wsparta, wspierana przez, przez władzę, ale powiem Wam, że chyba chyba ja sobie to nawet zapisałam. Tak, zapisałam sobie to w tych moich takich przemyśleniach z mojego życia dotyczących mojej osoby, ale może powiem to tutaj, że ja po prostu doceniłam Europę. Zrozumiałam, że mimo wszystko większość krajów europejskich jest dla człowieka, a Stany są trochę przeciwko człowiekowi. I to się tyczy też tego wielkiego problemu bezdomności, tego, że osoby chore psychicznie często nie mają się gdzie podziać, lądują na ulicy. To samo w przypadku osób uzależnionych czy właśnie osób, które straciły pieniądze, nie ma tych programów opieki, ale tak samo jest właśnie, nie wiem, u nas na przykład, jeżeli chcesz załatwić jakąś sprawę, ok, mamy biurokrację, mamy straszne jakieś tam procedury urzędowe, dajmy na to, ale wiesz gdzie pójść, wiesz gdzie znajdziesz informacje, spoko, będziesz czekał długo, czy to może być jakieś skomplikowane, ale jeżeli chcesz zrobić jakąś rzecz, no to idziesz do tej instytucji, a w stanach jest tak, że Przeciętny obywatel za bardzo nie wie, dokąd ma iść. Zazwyczaj idzie do jakiegoś pośrednika, a pośredników jest bardzo dużo i jest niestety też bardzo wielu oszustów. I tak samo nie mówię, że u nas nie ma oszustów, zapewne tak, ale mam wrażenie, że yy... Jednak nie trzeba mieć oczu tak bardzo tutaj dookoła głowy, żeby się nie potknąć i nie wpaść po prostu do studni bez dna, z której się nikt nie wyciągnie. A tam jest tak, że jeżeli naprawdę się nie dowiesz, to bardzo łatwo jest wpaść w długi, zostać wykiwanym i naprawdę się z tego móc nigdy, nigdy, nigdy nie podnieść. Także mówię, ja to bardzo powierzchownie ujęłam teraz, ale bardzo na wielu płaszczyznach odczułam, że po prostu państwo. Nie wspiera obywatela. Takie jest moje zdanie. I ostatnia rzecz, która jest totalnie, totalnie randomowa, i to jest jedna z pierwszych moich takich śmiesznych obserwacji, taka bardziej też lingwistyczna bym powiedziała, bo chyba pierwszego dnia przyszłam się ze współlokatorem Marty, u której zatrzymywałam w San Francisco na spacer. I właśnie powiedziałam mu o tym, co zaobserwowałam, o czym Wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że naprawdę w San Francisco uderzyło mnie to, że jest bardzo wielu Azjatów. Że to widać na ulicy w skali jakby jako odsetek ludzi, których mijasz. Przynajmniej tam, gdzie ja byłam w tych dzielnicach. I rozmawiałam z nim i jestem świadoma tego, że jakby ta poprawność polityczna jest bardzo ważna. Taka, wiecie, już, aż sztuczna poprawność polityczna, to też jest w ogóle osobny temat. I, i, I jako, że jest, ten służący lokator był, jest Amerykaninem, to chciałam jakoś tak to ładnie powiedzieć, że, że jest dużo takich osób, i nie chciałam powiedzieć, że jest dużo Azjatów, bo wydawało mi się, że to może, to może zabrzmi rasistowsko, że miałam paranoję kompletną. I powiedziałam, że jest bardzo dużo y, takich klimatów orientalnych. I użyłam słowa oriental. Jakoś tak na mnie spojrzał i mówi: No tak, ale wiesz co? nie mów nigdy oriental. Ja mówię, dlaczego on, no nie mówi się tak. Ja mówię, serio? Ja dosłownie przed chwilą sobie pomyślałam, że właśnie nie powiem, że azjatyckie, on no, tak, nie, 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 powiedz, że azjatyckie. Azjatyckie to jest normalne słowo, asian jest, jest ok, ale oriental jest obraźliwe i tak się nie mówi. Więc taki tip dla Was, jak będziecie w Stanach i chcecie powiedzieć, że coś jest, nie wiem, azjatyckie, to nie używajcie słowa oriental. <laughs> no, to czas na te moje drugie przemyślenia, te jeszcze bardziej osobiste czyli o takie lekcje o mnie. I ja tych lekcji miałam chyba milion trzysta. Ale wybrałam takie, którymi chcę się podzielić, które mam nadzieję, że będą dla Was interesujące i czuję, że nie, nie jest mi źle z tym, że to mówię publicznie. Pierwsza z nich, postaram się w ogóle to zrobić szybko, bo też jakby nie o mnie tutaj chodzi, tylko bardziej jakieś ciekawe obserwacje. To jest taki bonus, bym powiedziała. Pierwsza z nich to jest to, że odkryłam w sobie artystkę. I to też jest bardzo, bardzo taki szeroki temat, dlatego że na pewno sprzyjała temu aura Kalifornii, tego, że rzeczywiście to jest miejsce, gdzie jest tylu artystów, gdzie sztuka po prostu kipi i, i tworzy się ją wszędzie. Więc czułam się na pewno mocno zainspirowana, ale ja autentycznie tam rozbudziłam swoją kreatywność i to wynikało z, wynikało z tego, że rzeczywiście otaczałam się nowymi rzeczami i właśnie tych inspiracji było wszędzie, ale ja po raz pierwszy zrozumiałam, że to, co robię. Jest sztuką, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja nigdy nie miałam siebie za artystkę, mimo że od lat kręcę filmy, montuję filmy, robię zdjęcia, przerabiam zdjęcia. A ja to robiłam i nie zastanawiałam się nad tym, że ja tworzę jakąś formę sztuki. I właśnie w Stanach postanowiłam po raz pierwszy zabrać się porządnie za grafiki na moim kanale, czy na moim Instagramie, czy na mojej stronie, i to mi się strasznie spodobało. I bardzo się cieszę, bo też Marta, której byłam w San Francisco, bardzo mi kibicowała. Bo Marta jest grafikiem i chwaliła mnie i moje wymysły. I ja, tak jak przez wiele, wiele lat, jakby robiłam YouTube'a, czyli robiłam te wszystkie, powiedzmy, artystyczne rzeczy, jednocześnie mając milion innych spraw na głowie, czytaj, studia, czasem jeszcze praca dodatkowa, że u mnie chodziło o to, żeby było zrobione. A ja tam zrozumiałam, że aby moje treści wyglądały tak, jak chcę, żebym czuła, że są moje, to wymaga czasu, ale nie tyle nawet wymagać, jak chcę dać temu czas. I pozwoliłam sobie na brak takich deadline'ów, brak ćwiczenia i po prostu robienia tych grafik dla siebie, dla pięknego efektu, ale też dla tego procesu twórczego, po to, żeby tworzyć coś, co jest jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze, i wyższej jakości i. Cieszę się, że odnalazłam sobie tę kreatywność. Druga rzecz, którą sobie zapisałam, to to, że zrozumiałam, że nie mam domu. I to w ogóle brzmi tak źle, ale to był jeden z vlogmasów, kiedy podzieliłam się z wami tą myślą, ponieważ w pewnym momencie, już pod koniec mojego wyjazdu, zaczęłam tęsknić za domem. I właśnie, muszę słowa dom. Zaczęłam tęsknić, jakby, że już, że już mogę wyjechać. I grzebałam, grzebałam, grzebałam w tym uczuciu i stwierdziłam, że ja tak naprawdę nie tęsknię za żadnym miejscem, bo tęsknię za moimi przyjaciółmi, tęsknię za moją rodziną, ale moi przyjaciele są rozsiani po całym świecie tak naprawdę. Natomiast moja rodzina jest w łodzi, ale za łodzią de facto nie tęsknię. I pomyślałam sobie: Hmm, Karo, ty nie masz domu. Nie ty jesteś za żadnym miejscem, jakby żebyś wróciła do siebie. Nic nie czujesz się u siebie i z tej dosyć smutnej myśli wyszła kolejna, że dom jest ze mną i to był super wniosek. To było to, że dom jest tam, gdzie jestem ja, ja noszę go ze sobą, ale jednocześnie mogę go stworzyć w każdym dowolnym miejscu. Jakbycie teraz przeprowadziłam się do Warszawy i mogę powiedzieć, że no jak wracam do domu, to wracam tu, ale nawet w Airbnb w LA mówiłam, że wracam do domu i to było moje Airbnb. Także taka tam refleksja ode mnie. Kolejna rzecz, którą mam zanotowaną, to jest to, że doceniam Europę i to jest przedłużenie tego wniosku, oczywiście o tym, że czuję się wspierana naprawdę. Nawet chociażby to, że jakby jesteśmy w Unii i możemy przekraczać te granice, mamy ubezpieczenie z Unii, kiedy podróżujemy i wiemy, że ktoś się nami zaopiekuje, także ten czynnik jest tutaj bardzo istotny, ale z drugiej strony doceniłam Europę pod tyloma innymi względami. Doceniłam polskie narzekanie, doceniłam polską szczerość, to, że właśnie ludzie mówią, co czują, mówią, co myślą, że nie, nie udają, że wszystko jest okej. Okay. Z drugiej strony doceniłam architekturę. Doceniłam to, że nie wszystko jest z karton gipsu. Zoceniłam to, że mamy zabytki, które powstały setki, jeszcze nawet tysiące lat temu. Że to wszystko naprawdę cieszy oko. I że mamy to niesamowite dziedzictwo. I to wszystko jest w zasięgu ręki. To, że wielokrotnie rozmawiając z Amerykanami, słyszałam jak oni marzą, żeby jechać do Europy. Albo kiedy jadą do Europy, co wiadomo, od razu robią objazdówkę po, po całym kontynencie. A my to mamy... Na wyciągnięcie ręki. Ja mogę w dwie godziny być w. mówię tutaj o samolocie, powiedzmy, być w Kopenhadze i sobie zwiedzać piękne skandynawskie klimaty, a z drugiej strony nagle być w Grecji i podziwiać starożytne budowle. No to jest coś bezcennego i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to doceniłam. Kolejna rzecz to to, że zrozumiałam, że jestem młoda. Tak, mam 23 lata i właśnie teraz zrozumiałam, że jestem młoda, i też to wynika trochę z tego, że dużo moich znajomych jest około 30 albo po 30, mm, i oni mówią mi, że nie odczuwają różnicy wieku. Ja również nie odczuwam różnicy wieku i powiem Wam, że dopiero w Stanach pomyślałam sobie: Ej, Karo, ty masz 23 lata. Robisz super rzeczy, i czasami tak strasznie ciśniesz siebie, żeby zrobić kolejną rzecz. Że czemu nie ma tego, czemu nie udało mi się zrobić tego i jesteś dla siebie taka sroga, a ty jesteś przecież dzieckiem, przecież ty jesteś mała. I w wieku 23 lat naprawdę nie musisz już mieć wszystkiego za sobą, nie musisz mieć wszystkiego ogarniętego. I to było bardzo odświeżające uczucie, i też temat na kolejny podcast. Myślę, że każdy z tych refleksji to tak naprawdę dobry początek długiej rozmowy. Kolejna ważna rzecz, którą, której ja doświadczyłam, to były. To był event i w konsekwencji cały taki program Lacey Phillips i o tym prawdopodobnie zrobię osobny film. W każdym razie Lacey Phillips to jest kobieta, która prowadzi, ma taką markę, prowadzi taki, taką platformę, która oferuje programy związane z manifestacją. Z, one czerpią z psychologii, trochę właśnie z może energoterapii, z hipnozy i generalnie mówi o tym, jak odblokować swojego różnego rodzaju traumy, czy fałszywe przekonania, które mamy zakorzenione w naszej głowie, po to, żeby móc realizować się na przeróżnych płaszczyznach, czy to jest zawodowa, czy to jest kwestia obfitości finansowej, czy relacje z innymi ludźmi, czy po prostu samoakceptacja. I ja poszłam na jej event oraz zrobiłam pierwszy etap jej programu, właśnie będąc w San Francisco, dzięki któremu zrozumiałam, skąd bierze się bardzo wiele stresów w moim życiu, skąd mam wszelkiego rodzaju blokady związane z właśnie z moją pracą, z z finansami, z kontrolowaniem i planowaniem mojej rzeczywistości i mojego życia, ale też mojej relacji na przykład właśnie z, tak jak powiedziałam, z pracą, ale też w kontekście studiów, mojego wykształcenia. Oczywiście nie będę mówić do jakich wniosków doszłam i skąd to się wzięło, bo to zachowam dla siebie, ale to na pewno była dla mnie to było coś, co mi po prostu autentycznie odmieniło życie i patrzenie na siebie, i zrozumiałam, że to, jaka jestem, nie jest moją etykietą i mogę to zmienić, że wiele rzeczy, wiele postaw, które reprezentuję sobą, tych, które mi doskwierają, zostało w jakiś sposób ugruntowane, uwarunkowane tym, co przeżyłam jako dziecko. Oczywiście. To nie jest ani dobre ani złe, to jest to po prostu każdy tak ma. I ja mogę to odkręcić, mogę zrobić z tym co chcę, to mnie nie definiuje i to było też bardzo piękne uczucie. I tak jak powiedziałam Wam o studiach, o, o właśnie o tej kwestii, która dla mnie była dosyć. hmm. Dla mnie była dosyć trudna, i może kiedyś o tym opowiem. O tym, jak, jakie było moje podejście do wykształcenia i do studiowania, i dlaczego było to dla mnie takim problemem, bo chyba nigdy o tym nie mówiłam. To właśnie to była moja duża lekcja, o której teraz powiem kolejny podpunkt to, że zrozumiałam, że totalnie nie potrzebuję studiować na prestiżowej uczelni. Ja to zrozumiałam już wcześniej. Natomiast Oświeciło mnie, kiedy byłam na uniwersytecie w Berkeley, bo bardzo chciałam tam pójść. Akurat byłyśmy z Martą na, na Berkeley. I ja tak chodzę po tym kampusie, przyglądam się tym ludziom, pomyślałam sobie, kiedyś tak strasznie chciałaś być częścią takiej społeczności, być na najlepszej uczelni na świecie lub jednej z, a najlepiej właśnie w Stanach. I teraz widzę tych ludzi, widzę to miejsce i stwierdzam, że ja tego nie potrzebuję. Nie mówię, że to nie jest fajne, może to jest super, ale to nie jest dla mnie. To nie jest coś, co jest teraz dla mnie ważne, coś czego mi brakuje, coś czego żałuję i poczułam taką ogromną wolność. Byłam też na Uniwersytecie Stanforda i nadal się to nie zmieniło. Kolejna rzecz, do której doszłam, to jest to, że hmm, jestem trochę uzależniona. Zrozumiałam, że jestem uzależniona od wrażeń. Może każdy z nas jest, nie wiem, ale no jak wiecie, wykonuję wolny zawód, mam bardzo dużo czasu. Które mogę wykorzystać tak, jak chcę. Sama sobie organizuję swoją pracę i swój grafik. I jak to jest wśród wielu osób o wolnym zawodzie, wśród wielu artystów, bo jak już wiemy, uważam się oficjalnie za poniekąd artystkę, jest coś takiego, że mm, ta dowolność nas może przytłoczyć. Powiem tak. I często obserwowałam osoby robiące podobne rzeczy, które przyznają się do tego, że są uzależnione czy to są jakieś używki czy by to były narkotyki, czy alkohol, czy seks. Są osoby, które są uzależnione od adrenaliny i właśnie obserwuję takiego jednego gościa w internecie, który mówi właśnie, że nie pije, nie pali, nie bierze narkotyków i że to jest dla niego bardzo ważne. Jednocześnie coś mnie zastanawiało, dlaczego on w kółko uprawia jakieś sporty ekstremalne. I właśnie to jest jego uzależnienie. To jest ta rzecz, która daje mu tę adrenalinę, te odskocznie, która cały czas podnosi poprzeczkę. I ja doszłam do tego, że ja też robię coś podobnego, tylko że z podróżami. I powiem Wam, że uderzyło mnie któregoś razu, że przez, nie wiem, w połowie wyjazdu do miejsca, o którym marzyłam, powiedzmy w połowie L.A., bo w San Francisco myślałam, że wow, L.A. mnie czeka, a w L.A. zaczęłam myśleć, że ja tak naprawdę marzę o Nowym Jorku. I miałam taki moment, ej Karolina, jesteś w LA, a Ty już marzysz o Nowym Jorku? Jakby po pierwsze ciesz się tym, co masz, a po drugie, co będzie po Nowym Jorku? Bo od dziecka moim największym marzeniem na Ziemi było jechać do Nowego Jorku. To przepraszam, jak odwiedzisz Nowy Jork, to będziesz się ekscytowała tym, że polecisz w kosmos? Jakby co się stanie, jak skończą Ci się te opcje? Chociaż oczywiście świat jest wielki, ale mówię, że jakby w tej hierarchii moich największych marzeń podróżniczych to rzeczywiście było LA, potem był Nowy Jork. I trochę dało mi to do myślenia i to bardzo, bardzo wiąże się z kolejnym podpunktem, który tutaj sobie zapisałam. To jest pewien cytat z serialu What If, który bardzo, bardzo utkwił mi w pamięci i który jest ogromną moją lekcją z tego wyjazdu. I jest to cytat, który mówi I was so busy curating my perfect life That I forgot to live it. Czyli byłem tak zajęty kreowaniem mojego idealnego życia, że zapomniałem nim żyć. I kiedy ja usłyszałam te słowa, pomyślałam sobie: hej, chyba się utożsamiam. I nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że to, co pokazuję, nie jest moim życiem, bo moje życie jest super. Ja je naprawdę bardzo lubię. Ale ja zawsze byłam o parę kroków do przodu. Zawsze myślałam sobie o tym, co bym chciała zrobić, co będzie super, i było w tym mnóstwo radości i ekscytacji, ale zawsze jakby myśląc o tym, co nadejdzie. I to jest w ogóle też taka, taka klisza, taka, coś takiego niby oczywistego, tak, że żyjemy przyszłością. Ale ja zrozumiałam, jak bardzo to jest u mnie realistyczne i że ja zapomniałam o tym, że. Okej, okay, zaplanowałaś ten wyjazd, ale potem ten wyjazd przychodzi i Ty ciesz się nim, ciesz się każdą minutą, a nie już myśl o kolejnym wyjeździe. Dlatego moją dużą intencją na ten rok jest to, żeby skupić się na codzienności. Może Wam o tym mówiłam, że właśnie taką moją, takim moim motywem przewodnim, ale chyba o tym nie mówiłam. Na ten rok są rutyny i dbanie o siebie, czyli robienie tego wszystkiego, o czym się uczę, o czym myślę, co chciałabym robić, ale robienie tego codziennie, jakby wplecenie tego w moją codzienną rutynę i dbanie o siebie już dziś, a nie tylko dbanie w kontekście o, będzie super wyjazd, będzie super warsztat, będzie jakieś ekstra spotkanie, bo to nie o to chodzi, bo życie jest tu i teraz. No i tutaj wiadomo, kolejna rozkwina, która mogłaby również dobrze być całą serią podcastów i właśnie kolejny podpunkt, który sobie zapisałam to to, że nie spieszy mi się. W zasadzie powinnam była go połączyć z tym, z tym wcześniejszym odnośnikiem, że nic mnie już nie goni. Jakby śmiałam się, że po studiach będę miała początek reszty mojego życia i tak jest. I tak jak jeszcze mogłam sobie mówić, że muszę szybko coś zmontować, albo właśnie nie zrobię tej grafiki, tak? tylko zrobię takie szybsze rozwiązanie, żeby było już gotowe, bo mam jeszcze milion innych spraw niezwiązanych z tą działalnością, teraz już nie ma tej wymówki. Jakby autentycznie karo. Mówiłam tak do siebie, mówię nadal, nic cię nie goni. I po prostu, jak to mówiła moja koleżanka, weź swój czas. Take your time. To nie jest żaden wyścig. Ja zawsze gnałam wszędzie. Nie wiem, są takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład to, że biegnę na autobus. I myślę sobie, ok, jeżeli masz studia na dziewiątą rano, no to biegniesz na autobus, ale w tym momencie nikomu nie zrobi różnicy, czy ty wrócisz do domu teraz, czy za 10 minut. Po prostu idź normalnie biegnąc zgubisz portfel, tak? Lub coś innego, potkniesz się i sobie zbijesz kolano. Jakby nic mnie nie goni i to mówię w takim, takie przykłady totalnie jest nie na dzień. A druga rzecz jest taka, że właśnie kiedy mam do przygotowania jakieś właśnie nowe grafiki na Instagrama, bo mamy super promocje na codziennik czy coś w tym stylu, to również mogę je robić przez cały tydzień po trochu. Nie muszę ich zrobić teraz. Jakby to nie jest, to nie jest żaden wyścig, i to jest bardzo ważna dla mnie lekcja. A skoro już wspomniałam o codzienniku, to chcę Wam powiedzieć, że yy, mam bardzo, bardzo, bardzo ważne info. Codziennik możecie kupić tylko do końca stycznia. Do końca stycznia codziennik będzie dostępny na mojej stronie karolina Ukośnik sklep albo ukośnik codziennik. To jest ostatni moment, żeby kupić codziennik w tej formie. On już nigdy nie będzie dostępny w tej formie, dlatego że nie planujemy drukować więcej codzienników. Nie zamykamy projektu, rozwijamy go i codziennik na pewno wróci w fizycznej formie. Myślę, że pod koniec tego roku, ale on będzie nowy jakby to będzie całkowicie nowy wizerunek codziennika. Także jeżeli podoba Wam się ten, to w opisie Wam oczywiście zostawiam link i po prostu mówię to dlatego, że. Będzie mi szkoda i myślę, że wam też będzie szkoda, jeżeli nie kupicie codziennika, a zastanawiacie się nad jego kupnem, bo tak jak mówię, sklep online z tym codziennikiem już nie wróci. Ale przechodząc już do ostatniego mojego podpunktu, to to, co rozwinęło się bardzo... W moim życiu, podczas pobytu w Stanach, to była kwestia mojej duchowości i to jest to, o czym mówiłam na początku, o tym, że mówienie o energii i wibracjach jest czymś powszechnym, że ludzie są uduchowieni. Ja też myślę, że bardzo się rozwinęłam, jeśli chodzi o duchowość. Mam tutaj na myśli po pierwsze absolutną zajawkę kamieniami, o, o czym mówiłam w moich inspiracjach i też oczywiście był podcast z Kają Wegewróżką o kamieniach, do którego was odsyłam. Poznałam Dagmarę, którą pozdrawiam, która jest Reiki healer, czyli pracuje z energią, robi takie oczyszczanie energetyczne. Miałam przyjemność być jej. Klientką, pacjentką, co było wspaniałe, i ona tak naprawdę zaraziła mnie tą miłością do kamieni, podarowała mi kilka, i ja zaczęłam z nimi pracować, ale też zaczęłam, myślę, bardziej ufać swojej intuicji, która tak mnie zaskoczyła w wielu momentach, że zrozumiałam, że każdy z nas. Ma w sobie taką metafizyczną, wróżkarską stronę i warto jej słuchać. I to wcale się nie wyklucza z nauką, z wierzeniem w fakty, tylko to może iść w parze. Myślę, że więcej tego typu materiałów na pewno będzie u mnie w podcastach czy na kanale, bo ja uważam, że tak samo jak medycyna wschodu może łączyć się z medycyną zachodu, tak samo nauka może łączyć się z. Duchowością. I to też jest związane poniekąd, z, to, to całe moje, ten mój rozwój jest związany z tym, że wziąłam udział właśnie w tych warsztatach i w tym programie Lacey Phillips, którą Wam zostawiam oczywiście na dole. I na koniec chciałam Wam powiedzieć o cudownym cytacie, właśnie Dagmary, mojej przyjaciółki, którą poznałam w LA, także to jest jedna z wyjątkowych znajomości z tego roku, który tak fajnie mi się to podsumuje w kontekście intuicji. Dagmara powiedziała, że ona. Wierzy w to, że chodzi po niewidzialnych schodach i ona nie widzi tego kolejnego stopnia, ale ufa i wierzy, że on na pewno tam jest. Uważam, że to są przepiękne słowa. I tym akcentem chciałabym zakończyć ten odcinek. Bardzo miło mi się dzisiaj do Was gadało. Tak lekko, znowu wspaniałą czułam atmosferę i właśnie energię, nagrywając ten, ten program. Na koniec, oczywiście, ogłoszenia. Podcast macie na iTunesie, na Spotify i na YouTube. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, to oczywiście będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, dacie lajka, napiszcie w komentarzu, co to sądzicie. Dziękuję z góry. Jeżeli na iTunesie, to tam oczywiście dodawajcie do biblioteki, subskrybujcie podcast i jeżeli macie chwilę, zostawcie proszę recenzje i gwiazdki, dlatego że to jest dla mnie super, super ważne i bardzo mi to pomaga. Po prostu dzięki temu podcast trafia do większej ilości osób. Na Spotifyu możecie go obserwować, także też was do tego zachęcam. Oczywiście, tak jak mówiłam, mam Instagrama, jest mój Instagram oficjalny Karolina Sobańska, tam też mówię o podcastach i tam jest mnie najwięcej, ale mam też specjalny podcast Karolina Sobańska Podcast, tylko dla osób zainteresowanych podcastem i tam wam to wszystko linkuję. Wrzucam na bieżąco, że jest nowy odcinek, często zdradzam, co nagrywam, z kim nagrywam, także zapraszam Was tam, jeżeli chcecie napisać coś stricte o. Konkretnie o danym odcinku, to myślę, że tam jest też bardzo fajna przestrzeń na to. Ogólnie podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 na początek tygodnia i słuchajcie. Ja już się nie mogę doczekać tego, co nadejdzie od przyszłego tygodnia, bo mogę Wam zdradzić, jeżeli słuchacie mnie teraz, znaczy, że jesteście wytrwali, więc Wam zdradzam, od przyszłego tygodnia mam dla Was wyjątkową serię czterech odcinków podcastu, coś absolutnie nowego. To będzie wyjątkowy mini cykl, ale to, co będzie charakteryzowało tę serię, to to, że podcasty będą w wersji wideo i no i maksymalnie mnie to ekscytuje. Oczywiście te wersje wideo są dostępne na YouTube, także koniecznie subskrybujcie i klikajcie też w ten dzwoneczek, bo to są powiadomienia i mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Dajcie znać, czy czekacie na podcasty, wideo i czy to myślicie, że Was zachęci może do słuchania, czy inaczej wpłynie na to, jak będziecie ich słuchać. No ja jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana, także to już za tydzień i ja na sam koniec jeszcze raz dziękuję Marce Jorkaja, że wspiera podcast i że była moim partnerem przez te trzy ostatnie odcinki. Na hasło Karolina oczywiście macie 30% zniżki, wszystko Wam podlinkowałam. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście dajcie mi znać, jakie są Wasze przemyślenia po Waszej podróży do USA. Dzięki serdeczne, słyszymy się za tydzień, cześć!